Proszę Państwa, pytanie do pana Artura Kluza. Tutaj z przodu. Dobry wieczór Państwu, Chrystian Jaworski. Panie Arturze, mam takie pytanie. Już ostatnio na debacie tej pierwszej zadałem panu Przemysławowi i panie Adrianie. Do pana jeszcze nie miałem okazji, więc również to samo pytanie kieruję. Jest pan przewodniczącym Rady Miasta, pewnie już pan współpracuje z powiatem i niejednokrotnie miał pan okazję do podejmowania różnych działań tutaj z starostwem. Jak pan widzi tą współpracę obecnie, co by szło zmienić na linii miasto-powiat i jak pan widzi przyszłą współpracę z ewentualnym nowym zarządem powiatu, nowymi władzami? Dziękuję bardzo. Cieszę się, że zadał pan to pytanie i przede wszystkim tu w tym miejscu chciałbym pogratulować naszym mieszkańcom. Myślę, że ta współpraca może być teraz bardzo dobra, dlatego że wiemy, że 4 mieszkańców naszego miasta jest w Radzie Powiatu, zdobyło mandat zaufania i będą przez najbliższą kadencję uczestniczyć w pracach właśnie tej Rady. Natomiast jak my współpracujemy? My współpracujemy z powiatem na wielu poziomach. Wydaje mi się, że tym najbardziej widocznym w tej kadencji to była przede wszystkim budowa czy remonty 3 dróg wspólnie z powiatem i te plany, które są w tej chwili przyszłościowe, czyli następna projekt chodnika na Lipowcu. Przed chwilą mówiliśmy o bezpieczeństwie. To jest chyba najważniejsza rzecz dla mieszkańców Lipowca. Chodnik od szkoły tam do góry. Wspólnie z powiatem projektujemy go. Natomiast które drogi? Ulicę Furmańską zrobiliśmy razem z powiatem. Ulicę Jelenica w tym roku również z powiatem, finansując po połowie. Ulica Skoczowska również z powiatem, finansując po połowie. Myślę, że to jest najważniejsza współpraca. Oczywiście współpraca w organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych, czy wspólne występowanie o ważne działania dla całego powiatu cieszyńskiego będzie tym priorytetem w następnej kadencji i jest tym priorytetem w tej kadencji, która przebiegała w tej chwili. Skończyła się w tej chwili. Dziękuję bardzo.